Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Na początek informacja sprzed kilku dni, która bardzo szerokim echem odbiła się m.in. w komentarzach na naszym Facebooku. Pewien 50-letni Polak chciał polecieć z lotniska w Gdańsku do Norwegii, jednak był tak charakterny, że nie założył maseczki, a do tego zobowiązani są wszyscy na pokładzie samolotu. Jego charakterność sięgała do tego stopnia, że musiała na pokładzie samolotu pojawić się służba graniczna, która go wyciągnęła z samolotu i postawiła jednak nadal charakternie i w zgodzie z przekonaniami tego Polaka na lotnisku, więc nie poleciał. Charakternie. Od 1 listopada oficjalnie na terenie całej Norwegii możemy jeździć samochodami wyposażonymi w opony z kolcami. Jednak na terenie kilku miast, m.in. Bergen, Stavanger, Oslo czy Trondheim, musimy wykupić stosowne pozwolenie, którego wysokość opłaty wynika m.in. z wagi samochodu czy okresu, na jaki to pozwolenie wykupujemy. A to, że trzeba wykupić to pozwolenie, wynika m.in. z tego, że takie opony niszczą nawierzchnię, a co za tym idzie, mogą szkodzić naszemu zdrowiu, a konkretnie układowi oddechowemu. Norweskie siatkarki plażowe postawiły na swoim i po proteście, do jakiego doszło na lipcowych Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej, Federacja Siatkówki Plażowej zmieniła przepisy i kobiety mogą oficjalnie grać w shortach, a nie w majtkach bikini. W shortach, tak jak do tej pory i przez cały czas, grali mężczyźni, bo mężczyźni nigdy nie musieli grać w majtkach bikini. O tym, że w Norwegii brakuje lekarzy czy pielęgniarek, wiemy. O tym, że na wizytę u niektórych specjalistów należy czekać nawet kilkanaście tygodni, o tym również informowałem. Ale o tym, że niektóre oddziały na szpitalach są zamykane z powodu braku personelu, o tym jeszcze nie mówiłem. A tak się stało w szpitalu w Kristiansund, gdzie oddział ginekologiczny od lutego nie działa. Miał zostać otwarty w grudniu, ale z powodu braku personelu w grudniu również nie zostanie otwarty. Także jeżeli jesteś na przykład ginekologiem, to tam pracę dostaniesz od ręki. Tego, że praca kierowcy autobusu jest łatwa, nigdy nie twierdziłem, ale to, że jego praca jest tak bardzo skomplikowana, również nigdy nie twierdziłem. Kierowcy autobusów w Oslo mają naliczane kary nawet w wysokości około 7000 koron za kilkunastosekundowe spóźnienie albo za kilkunastosekundowe przyjechanie za wcześnie. To znaczy, jeżeli na przykład 20 przejedzie przed 21, to wtedy 28 nie zmieści się w zatoczce, ludzie nie wsiądą, nie wysiądą, a na ulicy stworzy się korek i pyk. Do zapłaty jest kara. W ubiegłym roku firmy transportowe w Oslo zapłaciły 43,5 miliona koron właśnie m.in. za takie kilkunastosekundowe spóźnienia. A mówią, że transport publiczny jest przyjazny. Chyba nie. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!